Powołał ją do istnienia papież Benedykt XV dnia 10 grudnia 1920 roku, zaledwie 4 miesiące po zwycięskiej bitwie warszawskiej, nazywanej powszechnie cudem nad Wisłą. Diecezja powstała z zachodniej części archidiecezji warszawskiej. Liczyła 67 parafii, 126 kapłanów i około 500 000 wiernych. Pierwszym biskupem został mianowany ksiądz prałat Wincenty Tymieniecki, dotychczasowy proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki. Stanęło przed nim niełatwe zadanie. Były to pierwsze lata po ustąpieniu zaborcy. Katolicy stanowili najuboższą warstwę społeczną, choć byli najliczniejsi, wszak jeszcze niedawno masowo przybywali do ziemi obiecanej w poszukiwaniu godziwej pracy. Nie było wyższych uczelni. Dotkliwy stawał się niedostatek szkół katolickich. Wszystkie instytucje nowej diecezji trzeba było budować od podstaw. Istniała jednak ta świątynia, która wkrótce stała się katedrą. Była też życzliwa pomoc we wznoszeniu kościołów, również ze strony wiernych innych wyznań i religii. Było ofiarne zaangażowanie duszpasterzy i laikatu katolickiego. Biskup Tymieniecki potrafił znaleźć wspólny język zarówno z łódzkim światem pracy, jak i z pracodawcami, co z kolei prowadziło do zintegrowania mieszkańców miasta i regionu po latach zaborów. Nie był więc przypadkiem fakt, że w okresie międzywojennym wielokulturowej Łodzi nie było konfliktów na tle etnicznym czy religijnym. W roku 1925 na mocy decyzji papieża Piusa XI nastąpiła w Polsce reorganizacja struktur kościelnych, w następstwie czego diecezja łódzka powiększyła swoje terytorium o znaczną część przydzieloną z diecezji włocławskiej. Tym samym zwiększyła się liczba kapłanów, parafii i wiernych. Po latach żywiołowego rozwoju miasta i regionu wybuchła najtragiczniejsza w skutkach II wojna światowa. W Łodzi prawie wszystkie kościoły zostają zamknięte i zamienione na magazyny. Są masowe aresztowania. Posługę ordynariusza pełni wtedy biskup Włodzimierz Jasiński, nazywany biskupem tułaczem, gdyż zmuszony był przez okupanta przebywać z dala od diecezji bez możliwości powrotu. W akcie ludobójczym zostaje zlikwidowane getto żydowskie. Niemal w tym samym czasie Niemcy dokonują spalenia 1500 Polaków, więźniów obozu w łódzkiej dzielnicy Radogoszcz. W hitlerowskich obozach śmierci ginie 155 łódzkich kapłanów, co stanowi prawie 40% ogółu księży w diecezji. Wojna się kończy, ale rozpoczyna panowanie nowy totalitaryzm. W myśl jego planów Łódź, miasto ciężkiej pracy fizycznej, powinno się stać miastem czerwonym, a więc w pełni skomunizowanym. Następstwa tego nie dały na siebie długo czekać. W stopniu zmasowanym, jak nigdzie w Polsce, działają tu organizacje, których celem jest ateizacja mieszkańców. Spośród największych polskich miast tylko w Łodzi zlikwidowano wszystkie szkoły katolickie. Kościół łódzki napotykał na największe trudności w skali kraju w uzyskiwaniu zgody na tworzenie parafii i budowę nowych świątyń. Najtrudniejszy okres wojny z Kościołem przypada na czas posługi biskupa Michała Klepacza, który w swojej działalności pasterskiej kładł szczególny nacisk na formację seminaryjną oraz na kształcenie duszpasterzy i katechetów,
troszcząc się równocześnie o katolickie oblicze inteligencji łódzkiej i Łodzi akademickiej. Po zakończeniu Soboru Watykańskiego II rządy diecezją obejmuje biskup Józef Rozwadowski, mój bezpośredni poprzednik. Całą swoją gorliwość pasterską ukierunkowuje na realizację postanowień Soboru. Dzięki jego staraniom rozbudowane zostały, mimo piętrzących się trudności, dwa piony duszpasterstwa – duszpasterstwo rodzin i duszpasterstwo akademickie. Najważniejszym wydarzeniem w historii diecezji łódzkiej i w historii Łodzi była wizyta Jana Pawła II w 1987 roku. Jako biskup łódzki miałem wtedy wielkie szczęście i zaszczyt witać następcę świętego Piotra w tym mieście i we wspólnocie diecezjalnej. Przesłanie, jakie przekazał papież w homilii do milionowej rzeszy uczestników mszy świętej na lotnisku Lublinek, a także w słowie do zgromadzonych w katedrze przedstawicieli świata, kultury i nauki oraz w fabryce w przemówieniu do łódzkich włókniarek, wciąż nosimy w sercu, pamiętamy, nawzajem sobie przypominamy i pragniemy urzeczywistniać. Dlatego co roku obchodzimy kolejną rocznicę papieskiej wizyty i wtedy podążamy wspólnie szlakiem, jaki przemierzył w Łodzi Jan Paweł II. Dość powiedzieć, że owocem tej wizyty było m.in. powołanie z błogosławieństwem papieskim Funduszu Ochrony Macierzyństwa imienia Stanisławy Leszczyńskiej, a także zorganizowanie w Łodzi diecezjalnego kongresu eucharystycznego oraz zainicjowanie obchodu Święta Eucharystii przeżywanego każdego roku w czerwcu w nawiązaniu do daty pielgrzymki papieskiej. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II diecezja łódzka zawdzięcza historyczne i dalekosiężne decyzje o podniesieniu jej w 1992 roku do rangi archidiecezji bezpośrednio podległej Stolicy Apostolskiej, a 12 lat później ustanowienie metropolii łódzkiej wraz z bratnią diecezją łowicką. Przełom roku 1989 przywrócił Kościołowi łódzkiemu normalne warunki rozwoju. Religia powróciła do polskiej szkoły. Można już było zakładać uczelnie teologiczne i szkoły katolickie, organizować własne media, a przede wszystkim bez przeszkód tworzyć parafie i budować nowe kościoły. W tym czasie zostało utworzonych 26 parafii w Łodzi i 37 poza Łodzią. Świadczy to o wielkości trudu, jaki podjęli duszpasterze i współpracujący z nimi parafianie. Nie mogę tu nie wspomnieć o prężnej działalności Centrum Służby Rodzinie, diecezjalnej Caritas i wielu zespołów naszego katolickiego laikatu. Wszystkie nasze troski o chrystusowe oblicze Kościoła w Łodzi powierzamy pośrednictwu świętego Józefa, patrona Kościoła łódzkiego oraz wstawiennictwu tych świętych, których życie i działalność związane były z Łodzią i ziemią łódzką. Są nimi święty Maksymilian Maria Kolbe, święta Urszula Leduchowska, święta Faustyna Kowalska, obecnie patronka Łodzi, która w tym mieście otrzymała od Jezusa misję szerzenia w świecie kultu Bożego Miłosierdzia. Także błogosławiony ojciec Rafał Chyliński i dwaj błogosławieni męczennicy II wojny światowej, ojciec Anastazy Pankiewicz i ojciec Herman Stępień. W ostatnich miesiącach niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła łódzkiego było nawiedzenie Królowej Polski w parafiach archidiecezji. Dobry Bóg sprawił, że poruszyło ono głęboko duszpasterzy i wiernych świeckich, prowadząc do licznych, prawdziwie błogosławionych owoców.
Pragnę teraz z radością i wdzięcznością spojrzeć na naszych miłych gości, a także na tych, którzy współtworzą życie naszego miasta i łódzkiego kościoła, i gorąco wszystkich powitać i podziękować zarazem za to, że zechcieli wziąć udział w naszej jubileuszowej uroczystości. Są dzisiaj z nami ksiądz kardynał Józef Glemp, w latach 1981-2009 prymas Polski, a także nasz metropolita do roku 1992. Ksiądz kardynał podczas tej Eucharystii wygłosi okolicznościową homilię. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczy ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Wobec księdza kardynała i księdza prymasa żywię szczególne uczucia wdzięczności, bowiem obydwaj w swojej dobroci, począwszy od roku 1990, co 5 lat uczestniczą w naszych uroczystościach jubileuszowych związanych z kolejną rocznicą utworzenia diecezji. Cieszę się, że i dziś jesteśmy znów razem, by chwalić Pana za wszelkie dobro, jakim obdarował Kościół łódzki na przestrzeni 90 lat istnienia. Za wielce wymowny znak naszej więzi z Ojcem Świętym odczytujemy to, że jest dziś z nami po raz pierwszy ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Osobiście jestem bardzo wdzięczny księdzu arcybiskupowi nuncjuszowi, że zechciał łaskawie przyjąć moje zaproszenie, by razem z nami pochylić się nad wielkim dziedzictwem wiary, nadziei i miłości, zawierającym w sobie najgłębszą tajemnicę zbawienia, dokonującego się nieprzerwanie w sercach tych, którzy stanowią Kościół łódzki. W kronikach naszych odnotowano, że w 1920 roku, na krótko przed erygowaniem diecezji łódzkiej, gościł w Łodzi ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, który bardzo sprzyjał utworzeniu diecezji w Łodzi. Dziś po 90 latach mogę zapewnić Ojca Świętego Benedykta XVI za łaskawym pośrednictwem Waszej Ekscelencji, że Kościół łódzki żyje i wypełnia zbawczą misję, bo od początku budowany jest na skalę, którą jest Chrystus. Obecnością swoją zaszczycają nas dzisiaj także ksiądz arcybiskup Janusz Bolonek, nuncjusz apostolski w Bułgarii, ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak z Częstochowy, ksiądz biskup Andrzej Dziuba z Łowicza, ksiądz biskup Stanisław Napierała z Kalisza, ksiądz biskup Ryszard Karpiński z Lublina i ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Jako współgospodarzy dzisiejszej uroczystości widzę księdza biskupa Adama Lepę i księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego. Z radością odnotowuję obecność ojca Izydora Matuszewskiego, generała zakonu Paulinów, i towarzyszącego mu ojca Andrzeja. Przedstawicieli prześwietnych kapituł Archikatedralnej Łódzkiej, Kolegiackiej Łaskiej i Kolegiackiej Wolborskiej, kapłanów diecezjalnych i zakonnych z naszej archidiecezji i spoza jej granic. Witam serdecznie księdza infuata Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego katolickiego tygodnika Niedziela. Witam serdecznie księdza prałata Krzysztofa Nykla, kapłana naszej archidiecezji, który pracuje w Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie, i dziękuję mu za cenny dar dla diecezji, jakim jest złota róża papieska poświęcona osobiście przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Witam alumnów wyższych seminariów duchownych, diecezjalnego i franciszkańskiego, siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego. Bardzo sobie cenię obecność przedstawicieli bratni kościołów chrześcijańskich.
Parlamentu Polskiego i Europejskiego, władz rządowych, wojewódzkich, samorządowych, łódzkich i pozałódzkich, dawnych i obecnych, przedstawicieli wyższych uczelni, różnych instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń, wojska, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, harcerzy, ludzi mediów. Witam wszystkich zgromadzonych, wiernych, dzieci, młodzież i dorosłych. Uczucia szczerej wdzięczności kieruję do osób prywatnych i przedstawicieli różnych firm i instytucji, jak też służb porządkowych, którzy pomogli nam zorganizować dzisiejszą uroczystość i czuwają nad jej przebiegiem i bezpieczeństwem. Stojąc przed Bogiem z naszą pamięcią o przeszłości, dziękujmy Mu i wychwalajmy Jego przesławne imię za wszystko, co uczynił w wspólnocie naszego łódzkiego Kościoła. Złóżmy także w Jego ojcowskie dłonie naszą teraźniejszość i przyszłość, albowiem w Jego ręce spoczywa moc i siła, tylko On swoją ręką wywyższa i utwierdza wszystko.